Prawda jest firmą, która zajmuje się produkcją wysokoprocentowego alkoholu, czyli wódki, o bardzo wysokiej jakości. Firma istnieje oficjalnie od 2007 roku, jednakże pomysł na firmę i tak naprawdę na produkt powstał kilka lat wcześniej. Jeszcze zanim została wyprodukowana pierwsza sztuka naszego produktu, to już miał swoich klientów w Stanach Zjednoczonych. Wyróżniamy się, jeżeli chodzi o produkt, tym, jaki mamy design naszych produktów, jakie mamy zaprojektowane opakowania oraz to, co znajduje się w środku w butelce. To jest najwyższa jakość produktu, bo można nas znaleźć w sieciach handlowych, m.in. w Auchan, jak i Intermarché, we wszystkich dobrych sklepach specjalistycznych alkoholowych. Obroty, jakie generujemy na dzień dzisiejszy i one powiększają się z roku na rok o około mniej więcej 10%. Za ostatni rok to było prawie 15 milionów złotych. Przede wszystkim klientem jest klient premium. Baza aktywnych klientów na dzień dzisiejszy stanowi prawie 3000 rekordów. W pierwszej kolejności to są klienci eksportowi. Następnie to są w naszym kraju hurtownie, sieci handlowe, hotele, restauracje, ale też naszymi klientami jest konsument docelowy, ponieważ na terenie naszego zakładu w Bielsku-Białej posiadamy sklep firmowy. Nie mamy jednego największego klienta, tak naprawdę mamy wielką piątkę, tak to nazywamy. I w zakresie tej wielkiej piątki znajdują się takie kraje jak Stany Zjednoczone, RPA, Izrael, Brazylia oraz Polska. Obecnie pracujemy nad czterema krajami, które chcielibyśmy zdobyć. Rumunia, Turcja, Dominikana oraz Meksyk. Możliwości zdobywania takiego kraju są dwa sposoby tak naprawdę zdobywania takiego klienta eksportowego nowego. Pierwszą metodą, bardzo żmudną i czasochłonną, to jest dokładny research rynku, sprawdzanie, jaki są dystrybutorzy, jaki mają potencjał, z którymi warto rozmawiać. Następnie wykonuje się cold calling, który jest najcięższym elementem tej pracy. I to jest pierwsza metoda. Druga metoda jest metoda rekomendacji. Jeżeli jest ktoś, kto na rynku pracuje, funkcjonuje i jest w stanie nam pomóc na tym rynku zaistnieć, to taka metoda zdobywania nowego rynku sportowego jest dużo bardziej skuteczna i skraca pod względem czasowym bardzo ten proces zdobywania. Dlatego my bardzo nastawiamy się na zbudowanie kontaktów biznesowych, które mogą na całym świecie nam pomóc rozwijać nasz biznes. Przystępując do BNI-a, głównym elementem przekonującym mnie do tego, że przystąpię do tej organizacji, były właśnie te kontakty międzynarodowe i to, że BNI jest na całym świecie. I wziąłem udział w konferencji międzynarodowej, która była dla mnie jednym z elementów kluczowym, żeby przyłączyć się do organizacji. I ogromne wrażenie na mnie wywarło, ile osób i ile członków BNI ma na całym świecie. I tutaj kontakty, które zdobyłem na tej konferencji, były bardzo ciekawe, bardzo pomocne i będę z nich na pewno w przyszłości korzystał. Poznałem bardzo dużo przedsiębiorców naszych krajowych, których prawdopodobnie bym nie poznał, gdyby na taką konferencję nie pojechał. I to było bardzo ciekawe, ponieważ poznałem tam osoby, z którymi obecnie albo wymieniam się rekomendacjami, albo stworzyliśmy jakieś biznesy, albo jesteśmy w kontakcie, bo to są branże pokrewne. Wyniosłem z organizacji BNI dwie bardzo duże wartości. Po pierwsze, jako osoba wbrew pozorom nieśmiała, nauczyłem się networkingu, spotkania z przedsiębiorcami, z gośćmi, którzy są na naszych spotkaniach, powoduje, że po pierwsze umiesz się zaprezentować, po drugie łamiesz tą barierę, jaką jest właśnie ta nieśmiałość i przywitasz się z każdym, opowiesz o swoim biznesie i jesteś w stanie dalej kontynuować rozmowę. A druga wartość, którą tak naprawdę z BNI-a przyniosłem do firmy, to jest słowo rekomendacja. Bo rekomendacja jest dla mnie na tyle mocnym słowem, że zaaplikowałem je do naszej firmy. Osoby w firmie wiedzą o tym, że skoro rekomendują, to wiedzą, że ta osoba jest sprawdzonej jakości i mogą ją polecić, że jeżeli wykona dla nas usługę, to usługa będzie dobrze wykonana. Bardzo ciekawe dwie rekomendacje, tak naprawdę mające dla mnie największą wartość, to przez bardzo długi okres czasu starałem się umówić na spotkanie w salonie Ferrari w Katowicach. Było to absolutnie niemożliwe. Poprzez Twój kontakt udało mi się umówić na spotkanie. Omówiłem pewne możliwości dalszej współpracy z salonem Ferrari i to miało dla mnie ogromną wartość. Tak naprawdę nie tyle co materialną, co łączenie tych dwóch marek, marki premium naszego produktu i globalnej marki premium, jakiej jest Ferrari. Dla naszej marki ma bardzo duże znaczenie. Drugie, bardzo ciekawą rekomendacją, jaką otrzymałem, jest to rekomendacja do jednego z pięciogwiazdkowych hoteli, który na bazie tej rekomendacji zaczął u nas produkować swój własny produkt. I to tak naprawdę spowodowało, że uwierzyliśmy w moc tworzenia dodatkowej usługi, jaki jest rozlew B2B na rynku krajowym dla hoteli i restauracji. I na bazie tego zaczęliśmy rozwijać tą usługę. Wiemy w BNI o tym, że na samym początku nie próbujemy sobie niczego sprzedać, a przede wszystkim o sobie opowiadamy. Jesteśmy nastawieni na rozmowy, na pomaganie sobie nawzajem, a nie sprzedawanie sobie nawzajem. I to ma naprawdę dużą wartość, bo to bardzo dużo czasu oszczędza. Należy pamiętać o jednej najważniejszej rzeczy tak naprawdę, że BNI jest to organizacja, która ma
bardzo dużo przedsiębiorców sprawdzonych i przedsiębiorców zweryfikowanych, a przedsiębiorcy mają znajomości u innych przedsiębiorców, mają całą listę swoich dostawców, jak i klientów, co powoduje, że sumarycznie jest to po prostu ogromna baza kontaktów, z których można korzystać i można umówić na spotkanie w miejscu, do którego do tej pory nigdy nam się nie udało umówić.